Cześć wszystkim, z tej strony Berejczyk. Słuchajcie, mój ostatni podcast był podcastem bardzo osobistym, bo rzeczywiście zadawałem sobie i zadaję pytanie, jaki jest sens nagrywania i w jakim kierunku ewentualnie, jeżeli dalej będę chciał nagrywać, powinien pójść ten kanał, jaką chciałbym, żeby rolę spełnił, na czym mi zależy. Miło się patrzę na duże wyniki wyświetleń, na pewne zainteresowanie, na komentarze, ale z drugiej strony bardzo przykro mi się czyta niektórzy komentarze i chociaż postanowiłem sobie, że nie będę usuwał komentarzy, które nie są obraźliwe, nawet jeżeli nie zgadzam się z jakąś polemiką, nie zgadzam się z pewnym sposobem myślenia danych osób, to jeżeli nie zawierają takie komentarze inwektyw, nie są obraźliwe, tylko po prostu zawierają inny sposób myślenia, inne spojrzenie na świat, no to okej, nie chciałbym nikomu też tego zawierać, ani tworzyć kanału, który będzie cenzurą zgodnie tylko i wyłącznie z moją myślą. Tak jak mówiłem wcześniej, dopóki nikogo nie obrażamy, mamy prawo mieć inne zdanie. Nawet jeżeli z twoim zdaniem się nie zgadzam, to muszę je uszanować. Tak więc, drogi słuchaczu, anonimowy słuchaczu, który czasami komentujesz moje posty. Mówiąc drogi słuchaczu anonimowy, mówię o pewnej grupie ludzi, nie o konkretnej jednej osobie, którzy czasami komentują moje posty, jeżeli chodzi o obecnych świadków Jehowy. Tak, bo dzisiaj chciałem o tym powiedzieć i o tym porozmawiać. I chciałbym trochę z tobą popolemizować w duchu Chrystusowym. Dlatego dzisiaj pozwolę sobie, żeby taką myślą przewodnią mojego krótkiego podcastu było piękne słowa Jezusa. Piękne słowa Jezusa, które są zapisane w Ewangelii Jana 9 rozdziale, a 41 wersecie. Słowa te brzmią następująco. Rzekł im Jezus, byście byli ślepymi, nie mielibyście grzechu, lecz teraz mówicie, iż widzicie, przeto wasz grzech pozostaje. Słuchajcie, to są piękne słowa. Jezus tu się zwraca do faryzeuszy. I wiemy, jakie zdanie na temat faryzeuszy ogólnie miał Jezus, tak? Wystarczy sobie posłuchać mój wcześniejszy podcast, kiedy parafrazuję słowa dotyczące faryzeuszy. No właśnie, wystarczy sobie posłuchać wcześniejszy podcast, kiedy Jezus w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza nazywa ich plemię żmijowym, obłudnikami, plemię żmijowym, synami zatracenia, synami diabła i tak dalej. Można powiedzieć, że nie szczędzi im bardzo krytycznych uwag, no ale ma ku temu powody i prawo. Po pierwsze dlatego, że zna ich serca. Po drugie dlatego, że widzi, jak bardzo zamykają drogę do Królestwa Bożego. Ale do tych samych faryzeuszy mówi jedną rzecz. Wy tacy byliście już wcześniej, ale wtedy byliście ślepi. Przynajmniej pewnie część z nich. To znaczy, wydawało wam się, że robicie dobrze. Byliście ślepi. I przez to, że byliście ślepi, z tego powodu, wy tego grzechu nie mieliście. Czyli nie mieliście niejako grzechu. Czyli pomimo tego, że źle pewne rzeczy rozumieliście, że przesadzaliście komara, a połykaliście wielbłąda, to sami byliście niejako ślepi. Tak więc, ponieważ byliście ślepi, to tego grzechu, tego konkretnego grzechu nie mieliście, słuchajcie. I to jest bardzo ciekawa taka myśl, na którą chciałem się trochę pochylić, bo słuchajcie, ja sam wychowany w rodzinie świadków Jehowy wiem, że są to ludzie, którzy, no jakby nie patrzeć, są ludźmi zaślepionymi. Są zaślepionymi pewną ideologią, pewnymi dogmatami, pewnym stylem i sposobem myślenia. Są zaślepieni w najbardziej uczciwym tego słowa znaczeniu i bardzo często dla tej ideologii, w którą bardzo głęboko wierzą, czynią różne rzeczy. I wy, którzy mnie słuchacie, wielu z was, którzy było świadkami, pamiętacie, być może już teraz trochę jak, wiecie, jak tak za szybą, ale pamiętacie ten czas, kiedy sami żeście, jak to się mówi, z językiem na wierzchu latali z poszczególnymi traktatami, na poszczególne kampanie, odmawialiście rzeczy, które dzisiaj wam się wydają absurdalne i śmieszne, tak? Dzisiaj wam to wszystko się wydaje absurdalne i śmieszne. Natomiast to, co zauważyłem, to bardzo często jest pewna grupa ludzi, którzy komentują, przejawiając pewien taki sposób, no chyba najlepsze słowo jest pogardy.
Pogardy dla obecnych świadków Jehowy, pogardy dla ich wierzeń, pogardy dla ich sposobu myślenia, pogardy dla ich lęku, pogardy dla ich strachu. I muszę przyznać, że jeżeli ktoś z nas wyhoduje w sobie lub pozwoli, żeby urosła w nim pogarda dla ludzi, którymi kiedyś sami byliśmy tak naprawdę, bo jesteśmy już teraz tacy mądrzy, już widzimy, jaka to była jedna wielka ściema, jak wiele wersetów się nie klei, jak bardzo stosowane są techniki psychomanipulacyjne, jak bardzo jesteśmy w tym wszystkim obeznani, słuchajcie. I myślimy sobie, jak mogliśmy w coś takiego wierzyć, a ci w to wierzą, he, he, he. No właśnie, kiedy budzi się w nas taka pogarda, albo nawet nie pogarda, ale pewna forma wyższości nad osobą, która jeszcze jest bardzo mocno uwikłana w to wszystko i głęboko w to wierzy i być może jest spętana lękiem i strachem, to moim zdaniem, to jest, tak jak powtarzam, moje zdanie, z wersetu, który powiedział Jezus, w lepszej sytuacji są ślepi świadkowie Jehowy niż obudzeni ludzie, obudzeni chrześcijanie, którzy nimi gardzą lub się z nich wyśmiewają. Tak. Bo Jezus powiedział do faryzeuszy, dopóki byliście ślepi, nie mieliście grzechu. Dopóki nie wiedzieliście, że źle robicie, nie mieliście grzechu. I zobaczcie, że Jezus na przykład nie żądał żadnej pokuty od Pawła, który był faryzeuszem i który prześladował pierwszych chrześcijan. On wybrał go na naczynie do tego, żeby stał się apostołem narodów. Ale nie powiedział mu, najpierw wiele wycierpisz za to, co zrobiłeś swoim współbraciom. Nie, wycierpiał bardzo wiele już w służbie, ale Jezus wiedział, że to, co czynił, czynił z prawdziwej gorliwości. Był ślepy w tym wszystkim, jak najbardziej. Jezus widział tą ślepotę jego, ale nie policzył mu tego grzechu niejako. Ponieważ czynił coś nieświadome wielu rzeczy. I do faryzeuszy, którzy, tak jak mówię, byli i tak bardzo wątpliwej jakości przewodnikami Izraela, Jezus powiedział jasno i wyraźnie, dopóki nie wiedzieliście, nie mieliście grzechu. Można powiedzieć, że prawo Jezusa, które tutaj mówi, jest większe niż nasze prawo ludzkie, bo u nas prawo mówi bardzo jasne, nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku. I myślę, że w jakiejś formie też to się odnosi do pewnych praw bożych, duchowych, natomiast grzechu jako takiego nie mieliście. To są ważne słowa, słuchajcie. Bo ja czasami mam takie poczucie, szczególnie jak ktoś słucha wielu różnych podcastów, słuchajcie, wy już macie te tematy dobrze przerobione w swojej głowie, że gdzieś jednak po cichu zaczyna się tymi świadkami trochę gardzić. Może wynika to czasem z podcastów, które obśmieszają pewne filmy, które pokazują absurdalność pewnych nauk. Ale wiecie, absurdalność pewnych nauk? Serio? Czy myślicie, że jesteście lepsi pod tym względem? Myślę, że wiele rzeczy, które obecnie wierzymy, nawet na poziomie czysto naukowym, z czasem okażą się bardzo, bardzo błędne. Ale nawet gdybyśmy rzeczywiście mieli rację, gdybyśmy już posiedli całą tą mądrość, to myślę sobie, że zawsze warto pamiętać o słowach właśnie tego apostoła Pawła, tego byłego faryzeusza, który powiedział, że choćby posiadł całą mądrość, a miłości by nie miał, to nie byłoby z tego żadnego pożytku, byłby brzęczącym czynelem, pustym dzwonem tak naprawdę. Czy chcesz być pustym dzwonem? Bo jeżeli wyśmiewasz się ze swoich współbraci, ze swoich bliźnich, którzy wierzą rzeczywiście w rzeczy, które być może są nierozsądne, którzy być może są spętani powrozami strachu, lęku, którzy być może tak długo w tym tkwią, że nie wiedzą, jak z tego wyjść, to czy naprawdę daje ci to prawo do tego, żeby w jakikolwiek najmniejszy sposób czuć nad nimi wyższość, czuć być może jakąś pogardę, śmieszność ich postępowania? Czy naprawdę, nawet nie mówię, czy jest to chrześcijańska postawa, bo oczywiście, że nie jest to chrześcijańska postawa, ale przecież niektórzy z was, z tego co też wiem, nie są chrześcijanami, są agnostykami, ateistami. Czy to jest po prostu ludzka postawa? Czy to jest właściwa humanitarna postawa, żeby śmiać się z kogoś, kto tkwi głęboko w jakimś dogmacie, który go bardzo unieszczęśliwia, albo powoduje, że żyje w strachu, w lęku, który wypacza swoje człowieczeństwo, wypacza ideę chrześcijaństwa tylko dlatego, że zawierzył jakimś ludziom? Jakie powinniśmy mieć nastawienie do takich ludzi? Jedna jest tylko na to słuszna odpowiedź. Pełne miłości i współczucia. I życzliwości. Nie ma innej postawy wobec takich ludzi, która jest właściwa. Bo jeżeli, słuchajcie, dzięki mocy Chrystusa, dzięki mocy Ducha Świętego,
Udało wam się wyjść z tego, zrozumieć moc Pisma Świętego, zrozumieć wielkość i głębię mądrości Bożej i wyjść z tego, z tej kałuży duchowej, jaką są publikacje Towarzystwa Strażnica i ogólnie cała ideologia, to możecie paść na kolana i dziękować Bogu. Ale jeżeli tak jest, to nigdy nie powinniście z tego powodu czuć się lepsi czy wyżsi od tych innych ludzi. Bo rzeczywiście czasami było tak, że Jezus niektórych pociąga w sposób niesamowity, natychmiast, a innym pozwala dochodzić do pewnych rzeczy latami. Ale i dla jednych, i dla drugich jest ta sama nagroda. Jednych i drugich kocha tak samo. I za jednych, i za drugich umarł. Dlaczego wywyższa się nad swojego brata, nawet jeżeli zrozumiałeś, że pojąłeś coś, czego on nie pojął? Dlaczego czynisz się lepszym w jakikolwiek sposób? Dlaczego gardzisz swoim bratem, który jest rzeczywiście w niewiedzy albo w błędnej wiedzy? Drodzy, i kiedy czasami dotyka to szczególnie członków naszej rodziny albo naszych bliskich, to właśnie to miłosierdzie, ta miłość i życzliwość do nich, takie nastawienie pozwoli nam z godnością i z miłością też przejść na przykład kwestię ostracyzmu, tego, że zostaniemy przez nich wykasowani z ich życia. Bo to się też może wydarzyć. I żeby nie popaść w zgorzkniałość, żeby nie popaść w negatywne emocje, które mogą się przyczynić w tym wszystkim i wzbudzić w nas takie cechy, które byśmy nie chcieli chyba mieć, to właśnie ta miłość i życzliwość jest bardzo ważna. A jeżeli udało ci się po prostu wcześniej, zanim wpadłeś w to, dowiedzieć o tym, to naprawdę nie oceniaj tych, którzy wcześniej nie mieli takiego dostępu do wiedzy, internetu, publikacji, książek, bo przypominasz w tym momencie człowieka, który przejeżdża autem na autostradzie i widzi ogromny karambol, gdzie wiele aut na siebie powpadało i myśli sobie, że ci to są frajerzy, ja jednak jestem dobrym kierowcą. Serio? Przecież to była tylko kwestia przypadku i czasu, gdzie się znalazłeś. Gdybyś znalazł się 5 minut wcześniej, to być może byłbyś jednym z wielu ofiar tego karambolu. Po prostu miałeś farta, chłopie, bo 5-10 minut później wyjechałeś z domu, bo musiałeś się wrócić po coś, bo złapałeś gumę, bo cokolwiek i po prostu nie było cię w tym czasie i w tym miejscu. I to jest jedyne twoje szczęście. Nie ma w tym żadnej twojej zasługi. Nie wynika to ani z twojej wielkiej inteligencji, przewidywalności, ani umiejętności manualno-kierowniczych. Po prostu miałeś farta. Ciesz się, że miałeś farta. Ale czy w tym momencie możesz obojętnie przejechać obok tych ludzi, czy zatrzymasz się i nie sprawdzisz, czy nie należy udzielić im pomocy? Wiecie, to są naprawdę bardzo ważne pytania, bo ja mam wrażenie, że wiele osób gdzieś wśród moich słuchających ma to przepracowane, a wielu moich słuchających w ich komentarzach, uszczypliwych uwagach widzę coś takiego, co myślę sobie, ej, to nie jest fajne. Ale publikuję te komentarze, bo uważam, że warto, żeby one też były. One są pewnym świadectwem was samych tak naprawdę, a nie tych ludzi, o których mówimy. Także myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nigdy nikogo nie oceniać, nie osądzać. Jezus powiedział, że nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni i jaką miarą sądzicie, taką będziecie osądzeni. To jest bardzo ważna przestroga, dotyczy każdego elementu naszego życia, nie tylko kwestii świadków. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, po prostu żebyśmy nie sądzili. Ja naprawdę, słuchajcie, znam dziesiątki historii osób, które zostały świadkami Jehowy na różnych etapach swojego życia. Bardzo często były to osoby pogubione, zagubione, szukające czegoś wyższego, nie posiadające dostępu do alternatywnych wiedzy, nie posiadające elementarnej wiedzy, często biblijnej, żeby tak naprawdę skonfrontować się z pewnymi naukami. Czy naprawdę myślicie, że gdybyście żyli wy, młodzi, mający lat 20-30, w latach 80-tych, 70-tych, kiedy nie było internetu, komórek, a mielibyście takie potrzeby duchowe, czy naprawdę możecie dać głowę, że nie zostalibyście świadkami, kiedybyście trafili na serdecznych, przyjaznych, otwartych wam ludzi? Serio? Nie wiecie tego. Po prostu nie wiecie. My naprawdę, słuchajcie, nie wiemy, jak często wiele przypadków działa w naszym życiu. To mi trochę przypomina tą historię, kiedy Jezus mówił o tych, na których spadła wieża w Siloe i uczniowie zapytali, Panie, czym ci zgrzeszyli? A Jezus powiedział, niczym. Po prostu mieli pecha. Nie byli ani lepsi, ani gorsi od was. Po prostu mieli pecha. Byli w złym czasie, w złym miejscu i po prostu spotkała ich tragedia. Także pewne osoby po prostu były w takim, a nie innym czasie i miejscu i tak, a nie inaczej pokierowało się ich życie. Wiecie, naprawdę myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby umieć podchodzić do każdej innej filozofii życiowej w sposób taki życzliwy.
Myślę, że tego coraz bardziej nam jako społeczeństwu brakuje. Życzliwości i tolerancji, nawet jeżeli pewne rzeczy uważamy za głupstwa, albo nie zgadzamy się z nimi, albo uważamy, że są z gruntu rzeczy błędne. Jezus powiedział, że potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będzie między wami miłość. Świadkowie Jehowy chlubią się tą miłością niby wśród swoich. Wiemy oczywiście, jak to wygląda w praktyce, bardzo różnie. Moim osobistym zdaniem, niestety, klucz tej miłości, czyli sposób, w jaki zachowują się w stosunku do osób, które chcą odejść lub są wykluczane, zaprzecza, no niestety nie zdają tego testu w taki sposób, ale to też dlatego, że ufają swoim ludzkim przewodnikom, którzy są po prostu ślepymi przewodnikami. Ale ten sam test zdaje każdy z nas każdego dnia. Także ty, drogi słuchaczu, zdajesz ten test przez to, w jaki sposób myślisz o swoim bliźnim. Jeżeli uważasz się za lepszego od niego, jeżeli uważasz go za głupiego, jeżeli po cichu w duchu gardzisz nim, gardzisz jego stylem życia, to też opalasz ten test. Nie jesteś w niczym lepszy tak naprawdę. Tak więc to jest bardzo ważne, słuchajcie. Nie sądźmy, żebyśmy nie byli sądzeni. Okazujmy ogromną życzliwość i miłość, taką ludzką miłość do naszych bliskich, znajomych czy rodziny, którzy są świadkami Jehowy. Nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, nawet jeżeli jesteśmy bardzo daleko od nich mentalnie, umysłowo, nigdy nie pozwólmy sobie, żeby taka okrutna przeszkoda, jaką jest pogarda, narodziła się w naszym sercu, żeby urosła do takich rozmiarów, że będziemy w gorszym stanie od tych, którzy są co prawda zaślepieni dogmatem, ale szczerze wierzą, że czynią dobrze. Bo naprawdę, samo wyzwolenie się z tych dogmatów nie daje jeszcze nam żadnej wielkości. To dopiero początek bardzo trudno często drogiej prawdziwego chrześcijanina, czy humanisty, człowieka, jak zwał, tak zwał. Każdy z nas każdego dnia zdaje, obala lub zdaje wiele różnych egzaminów i testów. Jeżeli ci się wydaje, że dzisiaj ty jesteś lepszy od kogoś, to pamiętaj, że jutro ten ktoś może zdać o wiele więcej egzaminów życiowych od ciebie, a ty dzisiaj po prostu zdałeś tylko jeden. A w kolejnych dniach obalisz bardzo wiele. Bo tak jest w życiu. Życie to jeden wielki test, wielokrotnego wyboru, czasami jednokrotnego. I nie ma takiego człowieka, który każdy test by zdawał. Wielokrotnie upadamy. Natomiast w Chrystusie wielokrotnie też wstajemy z kolan i idziemy dalej. Dlatego jeżeli wierzycie, to dziękujcie Bogu, dziękujcie Chrystusowi za to, że macie czystość umysłu i zostaliście wyzwoleni z pewnych zbędnych ciężarów. Jeżeli jesteście ateistami, agnostykami, to bądźcie najlepszymi ludźmi, jakimi możecie być w taki sposób, żeby dawać powód do chluby faktu bycia człowiekiem wyzwolonym. Natomiast nigdy nie gardźmy swoimi bliskimi. I to jest taki mój podcast i apel na rok 2024. Taki tekst roczny Berejczyka. Nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. Amen.